Siemacie, z tej strony Pan Rysownik i witam Was w odcinku, w którym będę próbował walczyć ze sztuczną inteligencją Google. Widzicie, firma Google opracowuje od wielu lat swoją sztuczną inteligencję i zawsze w ten sposób starają się zmotywować też czasami nas, internautów, do pomocy i na przykład dzięki internautom ich sztuczna inteligencja jest teraz tak doskonała w wykrywaniu różnych podobizn w zdjęciach, na przykład, że potrafi powiedzieć, że na zdjęciu są kłodki, czy nie wiem, facet i kobieta i te sprawy. I stąd na przykład udało się później opracować ten filtr, który tak bardzo wszyscy lubią, który na przykład zmienia, że rozpoznaje w waszym zdjęciu wszędzie kotki i te sprawy, to są takie strasznie psychodeliczne rzeczy, więc widać, że jest z tego jakaś zabawa. Teraz ich kolejnym etapem jest, czy sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać proste bazgroły. No jak ja o tym słyszałem, to było oczywiście pierwsze co, okej, bazgroły. Kto bazgroli? Ja. Nikt nie potrafi bazgrolić tak jak ja, bo bazgrolenie jest sztuką nieumienia rysowania, więc totalnie się nadają. I teraz sprawa jest taka, zabawię się po prostu w kalambury ze sztuczną inteligencją Google. 20 sekund mam na narysowanie prostego rysunku i oni muszą odgadnąć, co to jest. Oczywiście powiedzą mi najpierw, co to jest, a potem sztuczna inteligencja walczy ze mną, wiecie, nasze mózgi i tak dalej. Czy uda mi się wygrać? Spróbujemy zrobić to raz. Będę robić bardzo prosto, później będę robić bardzo dokładnie, a później trzeci raz spróbuję robić tak, żeby jakby trochę przekręcić ten, żeby spróbować oszukać. Zobaczymy, co wyjdzie. Więc uwaga, zaczynamy najpierw prościutko. Zacznijmy. Narysuj żyrafę. Okej, okay. Żyrafa. Żyrafa jest taka. Easy matches. Ej, czemu mnie nie wykrywa? Or stethoscope. Or hammer. Easy mailbox. Or syringe. Och ino, it is giraffe. Odkrył, jest żyrafa. O, to było ciężkie. Sea turtle, okej. Okay. Żółw. Żółw czas. Żółw, tak? Wodny. Okej. Okay. Easy circle. Or blueberry. To taki uroczy żółw. Or smiley face. Or eyeglasses. Easy sleeping bag. Och ino, it is sea turtle. O, odkrył, okej. Okay. Dobra, teraz tort urodzinowy. Czyli trzeba dać jakieś easy świeczki. Candle. Or matches. Or door. Or asparagus. Or szparagi. Och ino, it is odkrył. Wow, okej. Okay. Pear. Pear to jest chyba nie, peach. Pear. Dobrze mówię, brzosk. Zagięło mnie, nie znam angielskiego. Śliwka? Nie. To plum. Nie wiem. Co to jest pear? Okej. Okay. Easy string bean. Or nose. To jest tyłek. It is pear. Narysowałem. I to... Okej. Okay. T-shirt. Okej. Okay. Ja nie umiem t-shirta? Patrz na tego t-shirta. Easy linę. Och ino. Serio? Tak szybko? Okej. Okay. I na koniec kaktusa. Kaktus easy crown. Or hand. Or cloud. Easy beard. To nie jest or broda. Plecap. Kurde. Or suitcase. Or cake. Easy bush. Easy blackberry. Nie wiem. I am not sure what that is. Sorry, nie wiedziałem jak narysować ci. Cold and guess it. Nie umiałem ci narysować ananasa pięknego. Przepraszam. Ale okej, okay, więc to były takie naprawdę proste. Nie wiem dlaczego, próbowałem wcześniej już rysować i jak próbowałem rysować wcześniej, to nie było problemu z wykrywaniem mojego tabletu, a teraz jest jakby taki gdzieś na początku, sam jakby nie wyczuwało mi nacisku na początku, więc jest jakby, myli mi to jakby z myszką, coś w tym rodzaju, więc będzie trochę trudniej. Okej, okay. Więc udało się 5 na 6 odkryć przy prostym rysowaniu. Spróbujmy teraz troszeczkę skomplikowaniej rysować, ale nadal wiecie. Anioł, okej. Okay. Anioł, dobra. Pamiętajcie, mam tylko 20 sekund, więc to nie będą piękne rysunki. Easy flying saucer. Or bird. Or hot tub. Och ino, it is angel. O, wow, nawet nie zdążyłem skrzydeł narysować. Okej, okay, serio? Hej, mamy... Goście, który nieźle rysuje. Co mu damy na rysowanie? Dobra, dajcie mu 20 sekund na rysowanie kwadrata. Ja zawsze wiedziałem, że daleko zajdę w życiu. Jak na przykład nagrywanie filmów, jak rysuję kwadrat. Wiecie co? Okej, okay, dobra. Okej.
Okej, tacy jesteście, dobrze. Isiline. Or ocean. Or bench. Or pillow. Or stairs. Och ino, it is square. Specjalnie to zrobiłem. Cello. Cello to jest to tak jakby większa, ta, większe skrzypce w poprzek, tak? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Dobra. Isimun. Or asparagus. Nie, to nie są szparagi. Isi golf club. Fuck, za mało miejsca sobie zostawiłem. Nie, to nie or gitara. Violin. Or shovel. A, I have no clue what y call the drawing. Nie, przepraszam. Gumkę mam nawet. Nie mam 20. Sorry, I call the enter guess it. Przepraszam was, piano guys, których tak uwielbiam słuchać. Zawiodłem. O, nareszcie coś życiowego. Uwaga, narysuj to, co trzyma cię przy życiu. Mikrofalówkę. Mikrofalówki to jest coś, może nie uwierzycie, ale to jest coś, czym bawiłem się już za dziecko. Mój ojciec przywoził mikrofalówki z Niemiec. Dishwasher. Or barn. Or underwear. Och, you know, it is microwave. Daj mi dokończyć! Dobra. Gumkę. Okej. Okay. Okej, okay. Dobra, narysujemy naszą gumkę. Pytanie, czy ktoś z was kiedykolwiek wykorzystał gumkę? Or heksagon. Całą. Or octagon. Nie, nie mam na myśli prezerwaty. Or potato. Och, ino, it is eraser. God damn it, odkrył, dobra. I naszyjnik, 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 naszyjnik. Dobra, narysujemy na karku. I siline. Or fence. Och, ino, it is necklace. Dobry jest! Czekajcie, zacznijmy teraz. Możemy nacisnąć na każde z tych i zobaczyć, co ich inteligencja widziała, albo jakie inne rysunki ludzie przyjrzeli. Zacznijmy, jak Cello wykrywało. Widziało gitarę. Violin. Okej. Okay. Albo miotłę. Dziękuję. A to są rysunki, które się udały i które wykrywało dobrze. Widzicie, ja źle zrobiłem to u siebie, to wcięcie. Powinno być mniejsze wcięcie i to większe. A niestety jestem tyłek i zobaczcie. I by wykryło. Widzicie, to są... Serio. Młodek. Co? Okej, okay, znaczy to są Cello, które się udały. Moje niestety jest, jak widać, aborcją i w ogóle. Zobaczmy kwadraty. Aha, mogę narysować poduszkę. Albo oktagon. Co? A nie, wygrywało. Kwadraty innych ludzi. Jak widać, nasz kwadrat był całkiem niezły. Niedokończony, ale nie było nieźle. Co widzieliśmy? Widziało sowę, pastę do zębów albo młotek w moim aniele. Trzeba być młotkiem, żeby wierzyć w anioły. No i mamy tutaj, zobaczcie, ten model miał taką brodę, zobaczcie, jest taki ciemny ten anioł, wygląda jak taki Bogusław Linda aniołów. Tutaj mamy nagiego anioła, bardzo chudy, duże skrzydła, jak każdy facet, wiecie, taki chuderlak, ale na siłce, wiecie, pokazuje, co to nie on. Tu jest bardzo, ktoś ładnie narysował, 10 na 10. Ktoś narysował motyla, ponieważ jest to, patrzcie, jest to zmarły motyl. Mamy motylo ptako człowieka, tak wyglądają, wiecie, jak człowiek zarucha ptaka i później staną się aniołem, to widzicie? Nie mają rąk, tylko mają skrzydła. Znowu mamy człowieka motyla, okej. Okay. Tu mamy człowieka, który po prostu, wiecie, to są takie sztuczne anioły. Wiecie, obroża u góry, a tu są z kartonu po prostu skrzydła. Piękne rzeczy, naprawdę. I tak lepsze od moich, ponieważ mój nawet nie ma skrzydeł. Nie wiem, w którym momencie popełniłem błąd w życiu. Chciałem jeszcze zacząć mikrofalówkę, bo to będzie zabawne. Aha. Myliło to też z lodóweczką albo z szafeczką, pięknie. Tak, to są mikrofalówki zdecydowanie. Zobaczcie, ktoś zdążył tylko narysować. Serio, ktoś spędził sekundy na pisaniu licznika i nawet nie zdążył i już odgadł, że to jest mikrofalówka. Jest niesamowite. Piękne po prostu. Kocham to. Dobra. I teraz próbujemy troszeczkę oszukać, jakby zacząć, nie wiem, no ale z drugiej strony to ciężko i tak oszukać, żeby tak, żebym na ostatniej sekundy jakby mógł podtrzymać, co to jest i żeby dopiero później odgadło. Więc spróbujemy, to będzie trzecia zabawa. Harp. Serio, jesteście straszni. Dobra. Isiline. Or jail. Or grass. Or skyscraper. Or fence. Och, ino, it is harp. Okej, okay, czyli da radę tak od drugiej strony. Zobaczymy, czy mi się uda coś z tym zrobić. Dobra, zlew. Sing. Let it sing. Let it sing. I don't want to wash dishes anymore.
Dobra. Easy cookie. Or clock. Cookie! Or stethoscope. Or necklace. Easy octagon. Or pillow. Kurde, trochę or eraser. Or belt. A, no tak, zapomniałem, och, you know, że... Słuchajcie, zapomniałem autentycznie przez sekundę o tym, że zlewy mają kurki z wodą. Bo wiecie, ja żyję w miejscu, gdzie wodę dolewamy wiadrami. Zapomniałem narysować najważniejszą rzecz. Kurek. Łódź podwodną. Spróbujemy. Easy leg. Or nail. Or skyscraper. Or stethoscope. Or vinegar glass. Easy shoe. Or chandelier. Or guitar. Or radio. Easy roller skates. Or foot. Strzelającą narysowałem... Jak mogło nie odgadać? Powiedzcie mi, że nie odgadlibyście, że to była łódź podwodna. A narysuj płot. Ciekawe, czy takie coś przejdzie. Uwaga, to będzie, będę mieć mało czasu. Zobaczmy, czy zdążę. Easy broom. Or peanut. Or microphone. Or book. Easy dumbbell. Och, you know, it is fence. Odkrył! Specjalnie chciałem, wiecie, że deska jedna opadła i tak dalej, że pies miał gdzie przejść te sprawy. Dobra. Hat. Okej. Okay. Hat. Tak? Dobra. Nie easy winę. Hit. Hat. Easy ocean. Or snake. Och, you know, it is head. Odkrył mój kaszkiet, którego nie mam na głowie. Obiecuję, że będę mieć następny. Sav. Sav. Narysowałem tą lalkę z piły, ale to ten nie zadziała. Dobra. Dobra. Spróbujmy. Jakoś tak. Easy stairs. Or axe. Or bread. Or carrot. Or paintbrush. Easy odkrył? Sleeping bag. Or toothpaste. Nie odkrył. Or microphone. Och, you know, it is so. Dosłownie na sekundę do końca. Okej. Okay. Chcę wiedzieć, jak według niego wygląda łódź podwodna. On widział w moim rysunku żyrandol, wrotki i pastę do zębów. Dlaczego? Spójrzcie. Więc co? Wydaje mi się, że tak podsumowując, to jest bardzo fajna rzecz, ale nawet ja, jak staram się robić bazgroły, to nadal chyba wydaje mi się, że robię zbyt dokładnie. To są takie bazgroły dla osób, które rzeczywiście, wiecie, rysują w zeszycie, nie rysują jakoś tam zawodowo, czy po prostu bazgrolą sobie i tak dalej, wiecie, nie wiem, dla waszej mamy, taty i, tak, i te sprawy. I to jest dla takich osób to ćwiczenie, ponieważ te osoby jakby nie używają na przykład perspektywy, używają po prostu, wiecie, autentycznie prostych, bardzo maksymalnie rysunków. Więc jeżeli macie znajomych i chcielibyście rzeczywiście pomóc tej akcji i ogólnie pobawić się, zobaczyć, co z tego wyjdzie, to polecam totalnie. Była teraz niedawno zabawna trochę akcja z wiadomościami w Ameryce, gdzie postanowiono zrobić to na żywo podczas wiadomości. I dla pewnej pani, która chciała podejść i zrobić to, wyszło, że ma narysować działo. Powiedzmy, że zaczęła rysować to działo i szybko przerwano jakby. Szybko przyszli, wiecie, prezenterzy i nie powiedzieli, dobra, może jednak nie rysuj tego do końca, ponieważ działo jakby dostało koła na dole. Zaczęłoby odpowiadać bardzo, wyglądać bardzo interesująco na telewizji. Więc tak, to nie tylko mamy takie problemy, że penisów nie można pokazywać. Ale słuchajcie, to jest naprawdę fajna rzecz. Strona, będziecie mieć link na dole w opisie do tej strony. Polecam wam odwiedzić. Mówię, to jest 20 sekund na rysunek. Dostajecie 6 rysunków za każdym razem pod rząd. Później możecie zobaczyć, jak to wygląda, wrzucić te rysunki nawet na jakieś Twittery, Facebooki czy Google+. Google Plus pewnie jest tutaj tylko dlatego, bo to zrobiło Google. Nikt inny już nie interesuje się tym. Wydaje mi się, że fajna akcja. Ja bawiłem się świetnie. Było nieźle. Dalej nie wiem, dlaczego moja wspaniała łódź podwodna nie... Słuchajcie, zacznijmy hashtag na Twitterze, nie wiem, save the łódź podwodna czy coś. No taka ładna wyszła. Zobaczcie, jak ryba wygląda nawet. Nikt by jej nie wykrył.
Ale cieszę się, że kaszkiet złapało. Widać, że Google wie, kogo obserwować w internetach. Dobra, więc dajcie znać, jak wam wyszło i hej, do zobaczenia w kolejnym filmiku.